Delikatny, przyjemny wiaterek okalał moje wyczerpane długą tułaczką ciało. Za moimi plecami rozlegał się ogromny las, którego mroczne krzewy wpatrywały się w każdego śmiertelnika przemierzającego ten zielony teren. Lekko się wyprostowałem i zza drzew zaczęła wyłaniać się całkiem spora wioska. Gdy podszedłem nieco bliżej, pod moimi stopami ujrzałem drobne kamyczki, najprawdopodobniej stanowiące ścieżkę. Powolnym krokiem udałem się w stronę pierwszej chatki, znajdującej się na skraju wsi. Budynek był zbudowany z dębowego drewna. Spróchniałe deski pokazywały długą jego historię. Stanąłem przed dużymi drzwiami. Na ziemi zauważyłem wycieraczkę z napisem „Witajcie”. Delikatnie zapukałem i po chwili przed moimi oczami pojawił się niski, starszy mężczyzna. Spojrzał na mnie swoimi nieziemsko czarnymi oczami. W ich głębi było widać wiele historii, które przeżył ich właściciel. Widząc, w jakim stanie znajdowało się moje ciało, gestem zaprosił mnie do środka. Wstawił wodę na herbatę i usiedliśmy razem na ogromnej niebieskiej kanapie. Gdy tylko znalazłem się pomiędzy poduszkami, poczułem, jak moje ciało się rozluźnia. Jak się tutaj znalazłeś, młody człowieku? Zapytał starzec, wyraźnie zaciekawiony. W jego głosie dało się wyczytać zaniepokojenie całą sytuacją. Spacerowałem górskim szlakiem, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Prowadził w głąb lasu. Po dłuższej drodze chciałem zawrócić, jednak zauważyłem, że drogi już nie było, a ja znajdowałem się w środku ogromnego lasu. Włóczyłem się tak 2 dni, aż w końcu udało mi się dotrzeć tutaj. Starzec wstał i udał się w stronę kuchni. Po chwili wrócił, przynosząc mi gorącą herbatę i kilka rodzajów oscypków. Byłem tak głodny, że zanim mężczyzna położył deskę na stole, ja już sięgałem po pierwszy kawałek sera. Z miny starca wyraźnie dało się wyczytać konsternację. Coś się stało? Dawno nikogo nowego tutaj nie było. Nie rozumiem, jak się tutaj znalazłeś, odpowiedział starzec. Przecież powiedziałem panu, że się zgubiłem w lesie. Mów mi po imieniu, nazywam się Władek. Jest jednak jedna rzecz, z której nie zdajesz sobie sprawy. Musisz wiedzieć, że najprawdopodobniej już nigdy nie uda ci się stąd wydostać. Co? O czym ty mówisz? Ta wioska jest... jakby ci to powiedzieć, przeklęta. Czy z panem wszystko w porządku? Po tych słowach zmieszany wyszedłem z chaty i udałem się z powrotem w stronę mrocznego lasu. Zza moich pleców dało się usłyszeć nawoływanie starca, jednak znajdowałem się już w sporej odległości od niego, przez co nie zrozumiałem jego słów. Gdy przebyłem sporą część drogi, drzewa zgęstniały. W oddali było słychać wycie wilków, wzmagane coraz to silniejszym wiatrem. Zielone liście zakrywały całe sklepienie błękitnego nieba. W oddali ujrzałem światło. Czyżby to był koniec lasu? Gdy stanąłem za ostatnim drzewem, zobaczyłem wioskę. Przyjrzałem się jej bardziej i zorientowałem się, że jest to ta sama osada, w której niedawno powitał mnie ten dziwny starzec. Jednak znajdowałem się na jej drugim końcu. Tak jakbym obszedł ją całą. Ale jak ja to zrobiłem? Stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie spróbowanie ponownie. Mój organizm był mocno wycieńczony, jednak ostatnim, na co miałem ochotę, to tutaj pozostać.
Przechodząc wzdłuż wioski, ujrzałem tego samego starca, który zaprosił mnie przedtem do swojego domu. Nic ci to nie da. Każdy próbował się stąd wydostać i wszyscy wracaliśmy do tej przeklętej wioski. Zignorowałem jego ostrzeżenia i ruszyłem dalej. Las tym razem wydawał się jeszcze bardziej mroczniejszy. Z każdym krokiem czułem czyjś wzrok na sobie. Powoli zaczynało się ściemniać. Przyspieszyłem kroku, nie chcąc spędzić kolejnej nocy w lesie. Zza drzew docierało do mnie światło. Gdy udało mi się przybliżyć do jego źródła, ujrzałem tą samą wioskę. Co jest do cholery? Robiło się coraz ciemniej i stwierdziłem, że chyba lepszym pomysłem jednak będzie pozostać w niej, niż się włóczyć samotnie po nocy. Starzec od razu jak mnie ujrzał, zawołał mnie do swojej chaty. Mam nadzieję, że już zrozumiałeś powagę sytuacji. Dzisiaj możesz przenocować na górze, a jutro znajdziemy ci jakąś wolną chatę, powiedział starzec. Niechętnie udałem się po starych, skrzypiących schodach na poddasze. Nie miałem siły dopytywać się go, co do jasnej cholery się tu odbywało. Kiedy wszedłem do mojego pomieszczenia, zauważyłem materac leżący w rogu i stary prowizoryczny stolik zbudowany z tych samych ciemnych desek, z których zbudowany był budynek. Na jego wierzchu była kartka zatytułowana Lista zasad w ostatnim domu. Ostatni dzień? Musiała to być nazwa tej wioski. Usiadłem na łóżku i zacząłem czytać. Zasada pierwsza. Pod żadnym pozorem nie wychodź w nocy na dwór. One na to czekają. Zasada druga. Na noc zasłaniaj okna. Jeśli tego nie zrobisz i zobaczysz kogoś za oknem, nie otwieraj. Zasada trzecia. Jeśli w nocy usłyszysz czyjeś wołanie albo błaganie o pomoc, nie otwieraj drzwi. To mogą być one. Zasada czwarta. Jeśli zobaczysz w nocy kogoś bliskiego, nie wpuszczaj go. One manipulują twoim umysłem. Jeśli znajdziesz się w nocy na dworze, zginiesz. Co to miało znaczyć? Ten starzec chciał mnie nastraszyć? Kim są te one? Odłożyłem kartkę na stolik i położyłem się na materacu. Gdy zasypiałem, wydawało mi się, że słyszałem czyjeś krzyki. Rano obudził mnie starzec, przynosząc mi czyste ciuchy na przebranie. Widzę, że przeczytałeś już zasady, powiedział Władek. Tak, ale... O co w tym wszystkim chodzi? To jakaś gra? I kim są one? Jego mina wyraźnie pobladła. Położył ubranie i powiedział: Przebierz się i zejdź na dół, wszystko ci wyjaśnię. Zrobiłem to, co polecił i zszedłem na dół. Na parterze czekało na mnie już śniadanie. Na stole znajdował się swojski chleb i kilka rodzajów sera. Na dwóch krańcach stały dwa kubki z mlekiem. Usiadłem naprzeciwko staruszka i spróbowałem białego napoju. Po smaku rozpoznałem, że musiało ono należeć do kozy. Spojrzałem na właściciela chaty pytającym wzrokiem. Ten westchnął i zaczął swoją opowieść. Mieszkam tutaj już od paru dziesięciu lat. Gdy byłem mały, zgubiłem się w tym przeklętym lesie i trafiłem tutaj. Próbowałem tak jak ty. Wydostać się stąd, jednak wszystkie moje starania kończyły się fiaskiem. Przygarnęli mnie tutejsi mieszkańcy, których już niestety z nami nie ma. One, o które wczoraj pytałeś, to demoniczne zjawy. Pojawiają się każdej nocy z chęcią zamordowania jakiegoś nieostrożnego człowieka. Potrafią wejść do naszego umysłu, przez co często objawiają się pod postacią najbliższych nam ludzi. Starzec na chwilę przerwał. Wziął głęboki oddech i podwinął rękaw swojej starej, spranej koszuli. Moim oczom ukazała się ogromna blizna. Przypominała pazury? Ja też spotkałem jedną z nich. Objawiło się pod postacią mojej matki. Otarł łzę spadającą powoli po jego pomarszczonym policzku i kontynuował. Gdy się do niej zbliżyłem, wbiła mi swoje okropne pazury i próbowała mnie pożreć. Na szczęście obok znajdował się mój przyjaciel, który
próbując mnie ocalić, poświęcił swoje życie. Starzec na dobre się rozkleił. Przysunąłem się do niego i delikatnie przytuliłem, próbując pocieszyć. Po chwili się opanował i dokończyliśmy śniadanie. Jedzenie było bardzo smaczne. Inne niż te, które na co dzień kupował się w sieciówkach. Te produkty były naturalne. Mężczyzna mozolnie wstając z kanapy powiedział: chodź, musisz poznać resztę mieszkańców. Resztę? To jeszcze ktoś jest tutaj uwięziony? Staruszek nie odpowiedział. Otwierając skrzypiące drzwi zapytał: przedstawiałeś mi się? Nie kojarzę twojego imienia. Nie miałem jeszcze okazji. Nazywam się Franek. Odpowiedziałem, wychodząc na świeże powietrze. Mężczyzna zadzwonił w duży dzwon znajdujący się po środku wioski. Donośny dźwięk rozległ się pomiędzy wszystkimi domkami, z których powoli zaczęli wychodzić ludzie. Spoglądali na mnie wyraźnie zaciekawieni. Gdy wszyscy się zebrali, starzec zaczął swoją przemowę. Jednak nie byłem w stanie się na niej skupić. Między ludźmi ujrzałem przepiękne niebieskie oczy. Wzrok tajemniczej nieznajomej spotkał się z moim, po czym dziewczyna schowała się za mieszkańcami. Powitajcie nowego mieszkańca. Po tych słowach każdy podszedł do mnie, podając mi rękę i się przedstawiając. Jednak nigdzie nie mogłem dostrzec tej młodej niewiasty. Kiedy zapoznałem się z każdym mieszkańcem, nie było ich jakoś bardzo dużo. Starzec zaprowadził mnie do małej chatki przy krańcu wioski. Teraz to twój nowy dom, powiedział mężczyzna, podając mi klucze. W razie jakichkolwiek problemów, masz się odzywać do mnie. Po tych słowach odszedł i udał się do swojego domku. Gdy wszedłem do środka, poczułem przyjemny zapach ciasta. Udałem się w jego stronę i ujrzałem niesamowicie wyglądający jabłecznik. Obok blaszki znajdowała się kartka. Witamy w naszej wiosce. Blaszka oczywiście do zwrotu. Podpisana sąsiadka z domu obok. Uśmiechnąłem się i zacząłem szukać noża, aby ukroić sobie kawałek ciasta. Udało mi się go znaleźć w szufladzie znajdującej się w małej, ale przytulnej kuchni. Gdy włożyłem kawałek jabłecznika do ust, poczułem nieziemski smak. Nigdy nie jadłem niczego smaczniejszego. Po wzięciu ostatniego kęsa chciałem ukroić sobie jeszcze kawałek, jednak powstrzymałem się z powodu pełnego żołądka. Rozejrzałem się po domku. Był w znacznie lepszym stanie niż ten, co należał do starca. Czyste panele. Meble w całkiem dobrym stanie. Kuchnia była połączona z salonem, przez co pomieszczenie wydawało się duże. W rogu ujrzałem schody prowadzące na górę. Udając się w ich stronę, zauważyłem drzwi, których wcześniej nie widziałem. Gdy chwyciłem za klamkę, moim oczom ukazała się łazienka. Zamknąłem wejście i udałem się na poddasze. Gdy minąłem ostatni stopień schodów, zobaczyłem sypialnię. Łóżko było ogromne. Obok znajdowało się jeszcze jedno pomieszczenie. Był to najprawdopodobniej pokój dziecka. Przede mną musiała mieszkać tu jakaś rodzina. Ale co się z nią stało? Zszedłem na dół i rozsiadłem się na wygodnej kanapie. Gdy udało mi się rozluźnić wszystkie mięśnie, do mojej głowy zaczęły napływać setki myśli. Czy ja naprawdę się stąd nie wydostanę? Czy te one naprawdę istnieją? Czy to po prostu bajka, żeby mnie nastraszyć? I jeszcze jedno. Kim jest ta przepiękna niewiasta, którą dzisiaj widziałem? Rozmyślałem tak nad wszystkim, co się przez te dwa dni wydarzyło. Nie byłem w stanie pojąć, jak to wszystko jest możliwe. Znajdowałem się w jakimś porytym programie telewizyjnym? To, o czym on mówi, jest nierealne. Postanowiłem się przywietrzyć, chcąc uspokoić natłok myśli i przy okazji rozejrzeć się po wiosce. Wyszedłem na taras i spojrzałem w stronę domu, w którym najpewniej mieszkała kobieta, od której dostałem ciasto. Jak zjem całe, od razu muszę jej podziękować i powiedzieć, jak pyszny był jej wypiek. Nagle z domu wyszła ciemnowłosa kobieta. W ręku trzymała kosz z praniem.
Gdy spojrzała w moją stronę, ujrzałem te same anielskie oczy, które widziałem rano. Poczułem, jakby moje serce na chwilę się zatrzymało. Dziewczyna delikatnie się uśmiechnęła, okazując śnieżno-białe zęby i udała się na tył chaty. Stałem jeszcze chwilę jak wryte, nie mogąc się poruszyć. Nigdy czegoś takiego nie odczułem. To było niesamowite. Gdy udało mi się otrząsnąć, udałem się w głąb wioski bez przerwy, myśląc o kobiecie, którą przed chwilą spotkałem. Spacerując tak pomiędzy domami, ujrzałem mężczyznę w średnim wieku, wypasającego owce. Podszedłem do niego z chęcią pomocy. Ten na mój widok szeroko się uśmiechnął i podał mi rękę. Cześć, czego potrzebujesz, młody człowieku? Zapytał Andrzej. Przedstawił mi się rano, dzięki czemu znałem jego imię. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy nie potrzebuje pan pomocy. Nie chcę tylko siedzieć w domu, odpowiedziałem. To dobrze się składa. Trzeba jeszcze wyprowadzić krowy. Poradzisz sobie? Wydaje mi się, że tak. Dzięki bardzo. Udałem się w stronę miejsca, które wskazał mi Andrzej. Gdy otworzyłem ogromne drzwi, ujrzałem krowy tylko czekające, aby wydostać się na świeże powietrze. Ze środka wydobył się niezbyt przyjemny zapach. Nie zdążyłem nawet się ruszyć, gdy jedna po drugiej zaczęły wychodzić. Teren był dobrze ogrodzony, dzięki czemu zadanie poszło gładko. Elektryczny pastuch skutecznie uniemożliwił zwierzętom wydostanie się poza teren rolnika. Zaprowadziłem krowę na dużą zieloną polanę i zameldowałem właścicielowi wykonane zadanie. Podziękował mi jeszcze raz, a ja udałem się na dalsze zwiedzanie miasta. Po wschodniej stronie wioski rozpościerały się skaliste szczyty. Nie były ogromnych rozmiarów, jednak zastanawiało mnie to, jakim cudem nigdy ich nie widziałem. U ich podnóża ujrzałem Andrzeja powoli prowadzącego swoje owieczki. Biorąc głęboki oddech świeżego powietrza, poczułem, jak przepływa delikatnie do moich płuc. W oddali ujrzałem Franciszka. Zrywał jabłka z pięknych drzewek stojących nieopodal jego domu. Podszedłem bliżej, a on delikatnie się uśmiechnął i zapytał. Jak? Zaklimatyzowałeś się? W miarę tak, odpowiedziałem niezbyt entuzjastycznie. Mój ton głosu szybko się zmienił, gdy przypomniało mi się, o co chciałem zapytać starca. Mam takie jedno pytanie do ciebie. Kim jest ta młoda dziewczyna, która mieszka obok mnie? Starzec się zaśmiał, lekko pokasłując. O Marysi mówisz? Chyba tak. Odpowiedziałem lekko zawstydzony. Trafiła do nas już dawno temu, jednak więcej ci nie powiem. Wielu faktów już nie pamiętam. Widzę, że zaświeciły ci się oczy, jak o niej wspomniałeś. Idź się z nią zapoznać. Bez słowa obróciłem się i udałem w stronę swojego nowego domu, z nadzieją, że ją spotkam. Idąc powolnym krokiem, zauważyłem małych rozmiarów kościółek. Nigdy nie znałem się jakoś dobrze na architekturze, przez co nie byłem w stanie określić stylu, w jakim był budowany. Jednak miał swój urok. W kontraście do reszty wioski, był zbudowany z czerwonych cegieł. Na szczycie wieży znajdował się zegar. Wskazówki pokazywały, że za minutę wybije 16. Gdy wskazówki się poruszyły, usłyszałem głośne uderzenie dzwonu. Postanowiłem wejść na chwilę do środka. Poruszając ogromne wrota, moje ciało przeszło dreszcz. Z wnętrza budynku wydobyło się chłodne powietrze. Moim oczom ukazał się przepiękny ołtarz. Prawie cały był zbudowany ze złota. Pośrednio widniała podobizna Matki Boskiej. Nad ołtarzem wisiały dwie tablice, wyglądem przypominające 10 przykazań Bożych. Gdy przestałem się zachwycać niesamowitym dziełem, po mojej prawej stronie ujrzałem starszą kobietę. Klęczała w zniszczonej przez czas ławce. Nie chcąc jej przeszkadzać w modlitwie, zajęłem miejsce w pierwszej ławce i rozpocząłem rozmowę z Bogiem. Prosiłem o wydostanie się z tej przeklętej wioski. Zapewne podobnie jak większość ludzi przychodząca tutaj. Przeżegnałem się i udałem w stronę wyjścia. Rozglądając się, zauważyłem piękne witraże i drogę krzyżową. Ten kościół był naprawdę nieziemski. Zamknąłem delikatnie drzwi i udałem się w stronę mojego nowego domu.
Droga długo mi nie zajęła. Wszedłem do środka i pierwsze co zrobiłem, to ukroiłem sobie kolejny kawałek tego przepysznego ciasta. Gdy wziąłem ostatni kęs, zacząłem się zastanawiać, czym mogę zabić czas. Myślałem nad tym, jak mogę się stąd wydostać, jednak mój przemęczony umysł tymi wszystkimi rzeczami, które usłyszałem, nie pozwalał mi się skupić. W małej drewnianej szafce ujrzałem książkę. Chwyciłem za nią i przetarłem delikatnie skórzu, który zaczął się unosić po całym pokoju. Tytuł tej książki brzmiał Mity i legendy z gór. Nie mając nic lepszego do roboty, otworzyłem na pierwszej stronie i zacząłem czytać. Lektura była bardzo ciekawa. Zawsze bardzo lubiłem historię o górach. W połowie książki natrafiłem na rozdział, który szczególnie mnie zainteresował. Przeklęta wioska. Opisywał on małą wioseczkę ukrytą w lesie. Kiedyś mieszkało w niej wiele osób, jednak gdy świat zaczął się bardziej rozwijać, ludzie uciekali do miasta. Wioską opiekował się pradawny duch, któremu nie spodobało się to. W opuszczonej mieścinie pozostał tylko jeden człowiek, który stał się jego pomocnikiem. Duch rzucił klątwę na wioskę, przez którą nikt nie mógł się z niej wydostać. Kartka, na której znajdowała się reszta historii, została wyrwana. Próbowałem ją znaleźć, jednak po przeszukaniu całego domu, nigdzie jej nie znalazłem. Wyjrzałem za okno i zobaczyłem, że słońce już dawno schowało się za horyzontem. Zaczęła zastanawiać mnie jedna rzecz. Czy jest tu bieżąca woda? Udałem się do łazienki, by to sprawdzić. Odkręciłem kran i woda zaczęła lekkim strumieniem spływać w dół. Przyłożyłem rękę i poczułem, że woda jest ciepła. Skąd ona się brała? Byłem mocno zaciekawiony, jednak zmęczenie wzięło górę. Szybko się umyłem i poszedłem spać. Głośne pianie koguta skutecznie wybudziło mnie w momencie pojawienia się słońca na sklepieniu nieba. Wstałem, przetarłem oczy i udałem się w stronę kuchni, aby wziąć łyk wody. Zimny płyn powoli spływał do mojego żołądka, szybko mnie rozbudzając. Szybciutko ogarnąłem się i wyszedłem na dwór. Powolnym krokiem udałem się w stronę chaty starca. Chciałem się dowiedzieć, czy nie ma jakiejś rzeczy, którą mógłbym na razie zająć swoją głowę. Ciepłe powietrze przepływało delikatnie przez moje płuca. Słońce świeciło już wysoko, oświetlając cały teren, którym zmierzałem. Wszystko wydawało się normalne. Jakbym w każdej chwili mógł się stąd wydostać. Zamyślony dotarłem do chaty. Gdy wyrwałem się z transu, ujrzałem starca siedzącego na tarasie, palącego fajkę. Witaj, młodzieńcze, co cię sprowadza? Zapytał, wypuszczając gęsty dym ze swoich ust. Cześć, chciałem zapytać, czy nie ma dla mnie jakiegoś zajęcia. Chcę czymś zająć głowę. Daj pomyśleć. Umiesz gotować? Wydaje mi się, że tak. Odpowiedziałem lekko zaskoczony pytaniem starca. Na skraju wioski mamy małą karczmę. Udaj się tam. Zawsze przydadzą się nowe ręce do pracy. Jak powiedział, tak zrobiłem. Miejsce docelowe nie znajdowało się daleko. Kamienna dróżka prosto prowadziła do karczmy. Gdy dotarłem na miejsce, moim oczom ukazała się stara drewniana chatka. Nad wielkimi wrotami prowadzącymi do środka widniał napis Karczma u Witka. Budynek miał swój urok. Delikatnie uchyliłem drzwi i od razu poczułem niesamowite zapachy chcące wydostać się ze środka. Wnętrze było świetnie zaprojektowane. Drewniane wykończenia dodawały uroku całej karczmie. Przy stołach zauważyłem kilku mieszkańców wioski. W rogu pomieszczenia zauważyłem piękne niebieskie oczy wpatrujące się we mnie. Chwilę utrzymaliśmy kontakt wzrokowy, jednak dziewczyna szybko uciekła wzrokiem. Starając się zignorować rozproszenie, szybkim krokiem udałem się do dębowej lady. Po chwili przede mną stanął rosły mężczyzna z wyraźną nadwagą. Co potrzeba? Zapytał serdecznym głosem. Szukałem jakiegoś zajęcia i Władek kazał mi przyjść tutaj. Odpowiedziałem. O, nowa siła robocza. Chodź za mną, pokażę ci co i jak.
Oprowadził mnie po zapleczu, po czym podniósł miotłę i mi ją podał. No to co? Do roboty. Niezbyt chętnie, ale zacząłem zamiatać. Uprzątanie całego lokalu zajęło mi trochę czasu. Później, gdy wydawało mi się, że jest już całkiem czysto, od razu udałem się do właściciela. Wysprzątane na błysk, powiedziałem zmęczony. Dobra, nowy. No dzisiaj masz fajrant, ale jutro z samego rana widzę cię tutaj. Zrozumiano? Oczywiście. Odpowiedziałem powolnym krokiem, udając się w stronę wyjścia. Szedłem tak jak zwykle, przez środek wioski. Robiło się powoli ciemno, jednak jeszcze udało mi się zauważyć kilku mieszkańców. Zachowywali się bardzo dziwnie, jakby się czegoś bali. Pospieszali wszystkie prace i szybko chowali się do domów. Gdy znajdowałem się blisko swojego domu, jedynym źródłem światła było kilka lamp stojących przy kamiennej ścieżce. W oddali ujrzałem małego chłopca. Biegał w kółko, uderzając w powietrze długim drewnianym patykiem. Nagle z lasu wyłoniła się chuda kobieta. Wyglądała na zmęczoną. Pierwsze, o czym pomyślałem, to, że musiała się zgubić, tak jak ja, i jakimś cudem tutaj trafić. Odwróciłem się, chcąc zobaczyć, czy znajdę wzrokiem osobę, która bardziej wiedziałaby ode mnie, co zrobić. Gdy chciałem spojrzeć z powrotem w stronę kobiety, usłyszałem przeraźliwy krzyk. Po chwili moim oczom ukazał się umierający chłopiec z odgryzionym kawałkiem krtani. Obok klęczała kobieta, o której myślałem, że się zgubiła. Rozszarpywała brzuch chłopca i zajadała się jego wnętrznościami. Przeraziłem się. Co to kurwa miało być? Nagle zauważyłem kolejną kobietę. Tym razem była wyprostowana i nienaturalnie się uśmiechała, wpatrując się we mnie pustymi oczami. Gdy zaczęła się niebezpiecznie zbliżać, jak najszybciej wbiegłem do domu i zamknąłem drzwi na cztery spusty. Gdy przekręciłem klucze, krzyk chłopca powoli ustawał. Bałem się, jednak spojrzałem przez okno. Truchło dziecko leżało obok mojego tarasu, całe rozszarpane. Obok nadal stała kobieta. Jednak teraz człowieka prawie w ogóle nie przypominała. Przez jej puste oczodoły i ogromne kły wystające z uśmiechających się ust mroziły krew w żyłach. Zasłoniłem szybko okno i usiadłem na kanapie, próbując przetrawić to, co się właśnie wydarzyło. Czy to były te one? Przerażenie nie chciało mnie opuścić. Siedziałem, wpatrując się w jeden punkt, trzęsąc się cały ze strachu. Nagle zza okna usłyszałem delikatny kobiecy głos. Synku, kochanie, otwórz. Mama? Odpowiedziałem zdziwiony. Tak, synuś, tęskniłam za tobą. Otwórz drzwi, to porozmawiamy. Głos dobiegał od strony okna, znajdującego się w kuchni. Podszedłem do niego i delikatnie odsunąłem roletę. Po drugiej stronie szkła ujrzałem matkę. Gdy zacząłem się obracać, żeby otworzyć dla niej drzwi, jedna rzecz mi nie pasowała. Miała puste ślepia. Z tyłu głowy przypomniałem sobie o zasadzie czwartej. Jeśli zobaczysz w nocy kogoś bliskiego, nie wpuszczaj go. One manipulują twoim umysłem. Zasłoniłem szybko okno i pobiegłem do łazienki. Było to jedyne pomieszczenie, w którym nikt na szczęście nie wpadł na pomysł, aby wstawić okno. Zamknąłem drzwi i usiadłem w rogu przerażony. Długo bałem się wyjść, aż w pewnym momencie zasnąłem. Usłyszałem głośne pukanie do drzwi łazienki, jednak byłem za bardzo obolały, aby się podnieść. Nagle zapadł głośny huk i drzwi, które miały chronić prywatność korzystającego z toalety, upadły na moją głowę. Przetarłem oczy i po drugiej stronie ujrzałem trzy osoby. Władka trzymającego taran, Witka, właściciela sklepu, w którym pracowałem, i Marię. Ty żyjesz? Usłyszałem delikatny żeński głos. Podniosłem się z ziemi, otrzepując wiórów, które spadły na mnie razem z drzwiami. Spojrzałem w stronę moich wybawców i powiedziałem: czemu miałbym nie żyć? Myśleliśmy, że dopadły ci te potwory. Nie mogliśmy znaleźć ciała, więc zaczęliśmy szukać w domu. Nie odzywałeś się, dlatego postanowiliśmy wyważyć drzwi, z nadzieją, że znajdziemy cię tu żywego. Jak widać, nic mi się nie stało. Odpowiedziałem niezbyt przyjaznym tonem.
Wszystkie zdarzenia z poprzedniego wieczoru powoli wracały do mojego umysłu. Usiadłem na podłodze i zacząłem się modlić. Władek i Witek po chwili wyszli z domu, chcąc, abym przetrawił na spokojnie wszystko, co się wczoraj wydarzyło. Po chwili na swoich plecach poczułem delikatny, przyjemny dotyk. Obróciłem się i ujrzałem Marię. Usiadła obok mnie, nie wypowiadając żadnego słowa. Delikatnie się przytuliła, próbując trochę mnie uspokoić. Wszystkie sceny, zapętlone, odtwarzały się w mojej głowie. Co chwilę widziałem, jak ten niewinny chłopak umiera w agonii. To było przerażające. Po chwili dziewczyna wstała i powolnym krokiem wyszła z pomieszczenia, w którym przed chwilą spałem. Odprowadziłem ją wzrokiem i zacząłem wpatrywać się w jeden punkt. Te przerażające białe ślepia przewiercały się przez mój umysł. Nie mogłem już tego wytrzymać. Postanowiłem zejść na dół w celu znalezienia zajęcia, które pozwoliłoby zająć mój umysł. Z dołu udało się usłyszeć dziwne dźwięki. Zwolniłem kroku i zacząłem schodzić, chcąc poznać źródło odgłosów. Gdy przekroczyłem ostatni stopień, w kuchni ujrzałem ciemnowłosą dziewczynę. Jak mocniej się przyjrzałem, zauważyłem, że smażyła jajecznicę. Co ty robisz? Zapytałem wyraźnie zdziwiony. Chciałem tylko pomóc. Wiem, jak ciężko jest przyzwyczaić się do takich scen. Zrobiłem dla ciebie śniadanie i zaparzyłem melisę na uspokojenie. Odpowiedziała dziewczyna, delikatnie się uśmiechając. Dało się zauważyć, że jej uśmiech był wymuszony. Ale w sumie kto normalny by się uśmiechał po takiej tragedii? Usiądź proszę, zaraz podam ci talerz. Dziękuję bardzo, ale nie musiałaś tego robić. Pozwól, że chociaż ci pomogę, powiedziałem, udając się do kuchni. Nałożyłem jedzenie na dwa talerze. I gdy chciałem iść w stronę stołu, aby je odstawić, Maria powiedziała: ja dziękuję, zaraz wracam do siebie. Jak przygotowałaś, to zjedz chociaż ze mną. Aż tak ci się śpieszy? Zapytałem, odkładając talerze. Niech ci będzie, zostanę chwilę. Odpowiedziała, wyciągając dodatkowy kubek na herbatę. Gdy woda się zagotowała, zalała kubek do pełna i usiadła naprzeciwko mnie. Zanim zacząłem jeść, szybko się przeżegnałem i rozpocząłem posiłek. Kto cię tak nauczył gotować? To jest przepyszne, powiedziałem, biorąc kolejny kęs jajka. Dziękuję. Czasami przychodziłem do Witka, by mu pomóc. W ramach wdzięczności pokazywał mi swoje tajne techniki. Dawno temu tutaj trafiłaś? Zapytałem, próbując przerwać niezręczną ciszę. Mieszkam tutaj już od małego. Jak miałem około 10 lat, zgubiłam się podczas wyprawy z rodzicami. Tułałam się po lesie, aż w końcu trafiłam tutaj. A ty? Jak się tutaj dostałeś? Pokrótce opowiedziałem jej moją historię dotarcia do tej wioski. Bez przerwy wpatrywałem się w jej nieziemskie błękitne oczy. Działały na mnie hipnotyzująco. Gdy skończyłem mówić, wstałem od stołu i odniosłem talerze do zlewu. Wracając w stronę salonu, zauważyłem, jak Maria powoli wstawała od stołu. Będę się już zbierać, powiedziała, podnosząc blaszkę na ciasto. Tak szybko? Zapytałem. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Dziękuję za wspólny posiłek. Miło było cię poznać. To bardziej ja dziękuję, odpowiedziałem. Wyszła z mojego domu, puszczając mi delikatny uśmiech. Gdy zamknęła drzwi, wszystkie sceny z poprzedniego dnia przeleciały mi przed oczami. Długo się tego nie pozbędę, ale jakoś muszę teraz z tym żyć. Dopóki nie znajdę sposobu na ucieczkę stąd. Aby zająć czymś głowę, postanowiłem pójść do karczmy. Miałem tam być już rano, jednak Witek pozwoli mi dojść do siebie po tragedii. Ludzie zdawali się zachowywać, jakby nic się nie wydarzyło. Kolejny normalny dzień w popierdolonej wiosce. Gdy dotarłem do celu mojej podróży, w progu drzwi ujrzałem Witka. Jak młody, lepiej już? Zapytał. Potrzebuję czymś zająć głowę. Dlatego przyszedłem tutaj, odpowiedziałem. No to zapraszam, powiedział, wskazując gestem, abym wszedł do środka. We wnętrzu, w porównaniu do wczoraj, było mało ludzi. Pierwsze, co to chciałem pójść po miotłę i zacząć zamiatać, jednak Witold mnie zatrzymał.
Dzisiaj nie będziesz sprzątał. Rano uszkodzi nam się stół w kuchni. Jesteś w stanie to naprawić? Mogę spróbować, odpowiedziałem, udając się w stronę zaplecza. Stół miał ułamaną jedną nogę. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, aby podmienić ją jakimś kawałkiem drewna. Jednak jak zapytałem Witka, to powiedział, że nic takiego nie ma. Poszperałem trochę w kantorku i udało mi się znaleźć kilka metalowych blaszek. Chciałem je przywiercić z każdej strony nogi, aby złączyć ze sobą dwie złamane części. Chwyciłem za wkrętarkę. Idąc już w stronę kontaktu, do głowy wpadła mi jedna myśl. Skąd ja wezmę prąd? Pomyślałem, że to głupie, bo skąd miałby się odbrać? Jednak wsadziłem wtyczkę do kontaktu. Urządzenie o dziwo działało. Chwyciłem za wkręty i blaszki i szybko naprawiłem usterkę. Po skończonej robocie, Witek wszedł do kuchni mówiąc: Nieźle sobie poradziłeś. Zaimponowałeś mi. Umiesz gotować? Coś tam kiedyś próbowałem, powiedziałem niezbyt pewnie. No to dawaj do garów. Zrób jakieś swoje popisowe danie. Nie chcąc się z nim spierać, podniosłem się z ziemi i zacząłem szukać składników. Pierwsze, na co wpadłem, to żeby zrobić jakiś rodzaj makaronu. Znalazłem odpowiedni makaron. Wszystkie potrzebne składniki i wziąłem się za gotowanie. Po ułożeniu ostatnich składników, na talerzu pojawiło się nieziemsko smakowicie wyglądające spaghetti. Zawołałem szefa, aby przyszedł i ocenił moje danie. Co tam upichciłeś, młody? Zapytał. Spaghetti, odpowiedział. Podniósł widelec i skosztował. Coś tam, młody, potrafisz jednak, powiedział, przełykając resztki jedzenia. Od jutra zaczniesz gotować. Zostawiam ci na stole klucze. Ogarnij tu trochę i zamknij, bo ja jeszcze jedną rzecz muszę załatwić. Pamiętaj, żebyś wrócił zanim się ściemni. Po tych słowach wyszedł, zostawiając mnie samego w karczmie. Szybko zmyłem naczynia i zacząłem zamiatać. Nagle z pomieszczenia dla gości usłyszałem jakąś rozmowę. O tej porze nikogo nie powinno tu już być. Lekko wychyliłem głowę przez drzwi i ujrzałem kilka osób siedzących przy stole. Chyba była tam też Maria. Co oni tu robili? Podszedłem trochę bliżej, aby podsłuchać część rozmowy. Musimy się w końcu stąd wydostać. Ale jak ty chcesz to zrobić? To musimy ustalić. Ma ktoś jakieś pomysły? Może w końcu ktoś uda się na górę. Tam może być jakaś informacja. Nikt jeszcze się nie odważył jej zdobyć. Wejście na szczyt to są co najmniej 2 dni drogi. A w nocy lepiej nie przebywać poza domem. Jakieś inne pomysły? Klęczenie za szafką nie było zbyt wygodną opcją. Chciałem delikatnie zmienić pozycję, gdy nogą zahaczyłem o wazon. W karczmie nastała grobowa cisza. Przez to nawet delikatne poruszenie wazonem łatwo dało się usłyszeć. Ktoś tu jest? Próbowałem szybko obrócić się i uciec w stronę kuchni, gdy poczułem ciężki dotyk na swoim barku. Obróciłem się i przede mną stał rosły mężczyzna, wpatrujący się we mnie niezbyt przyjaznym wzrokiem. Nieładnie tak podsłuchiwać. Co tutaj robisz? Ja tylko sprzątam. Ja go znam, możemy mu zaufać, powiedział kobiecy głos. Obróciłem się w jego kierunku i ujrzałem Marię. Mężczyzna mnie puścił, odpychając w stronę ściany. Siadaj z nami. Masz szczęście, że Maria cię zna, bo ja już chciałem ci dać w zęby, powiedział mężczyzna. Poznaj wszystkich, to jest Krzysiek, mój chłopak, powiedziała, wskazując na faceta grożącego mi przed momentem. Po prawej to Zbigniew, nasz ksiądz, a po lewej Andrzej, nasz rolnik. Co wy w ogóle tu robicie? Zapytałem. Próbujemy znaleźć sposób na ucieczkę stąd. Obstawiam, że słyszałeś już nasz najnowszy pomysł, zapytał Krzysiek. Część słyszałem. Odpowiedziałem nie do końca zdecydowany, czy powinienem się przyznawać. To co? Trzeba zrobić losowanie chyba. Chyba, że ktoś jest chętny, żeby iść. Wiem, że to jest bardzo ryzykowne, ale musimy spróbować, powiedział Zbigniew. Nikt z obecnych się nie zgłosił. Ksiądz wstał i poszedł w stronę kuchni. Po chwili wrócił z na wpół pustą butelką. To co? Niech Bóg zdecyduje. Jeszcze zanim zaczniemy, zdecydujmy, ile osób powinno wyruszyć,
Jakieś propozycje? Zapytał Andrzej. Wydaje mi się, że dwie osoby będzie akurat, odpowiedziałem. Jakiś sprzeciw? Zapytał ksiądz. Gdy nikt nie odpowiedział, Zbigniew energicznie zakręcił butelką. Pierwszą ofiarą plastikowego opakowania na napój była Maria. Po Krzyśku można było wyczytać, że nie był zbyt zadowolony. Butelka znowu została wprawiona w ruch. Długo się kręciła, przez co trzymała wszystkich w napięciu. Zaczęła powoli zwalniać, po czym zakrętka skazała na mnie. Nie za bardzo mi się to spodobało. Ta cała wyprawa brzmiała jak wyrok śmierci. To co? Postanowione. Jutro rano, jeszcze przed otwarciem, spotykamy się tutaj. Franek, wiem, że miałeś od rana Witkowi pomagać. Przekażę mu, jaka jest sytuacja. Na pewno zrozumie. To teraz wracajcie do domu, bo robi się coraz ciemniej. Wyszedłem ostatni, aby zamknąć na noc karczmę, zgodnie z prośbą Witka. Szybkim krokiem wróciłem do domu. Słońce coraz bardziej chyliło się ku zachodowi, a ja nie chciałem znowu się o tej porze znaleźć poza domem. Szybko otworzyłem drzwi i przed moimi oczami pojawiła się Maria. Co ty tutaj robisz? Zapytałem zaskoczony. Mogę dzisiaj zostać u ciebie na noc? Co? Jak ty sobie to wyobrażasz? Wyjąkałem. Gdy zaskoczenie delikatnie mnie opuściło, zauważyłem coś niepokojącego na twarzy Marii. Co ci się stało pod okiem? Zapytałem zaniepokojony. Nic takiego. Wywróciłam się. Odpowiedziała, zakrywając oko włosami. Przeszliśmy w stronę kanapy, aby nie rozmawiać dalej w progu. Przekluczyłem zamek, którego głośny brzdęk rozniósł się po mieszkaniu. Wskazałem gestem, aby usiadła i kontynuowaliśmy rozmowę. Mów prawdę. Widzę, że coś jest nie tak. Powiedziałem. Schyliła głowę w dół, przez co wszystkie jej włosy opadły, zakrywając jej załzawione oczy. Krzysiek mnie uderzył. Wydukała, nie mogąc powstrzymać płaczu. Wstałem bez słowa i zacząłem iść w stronę drzwi. Chciałem udać się do jego domu i zrobić mu krzywdę. Przed otworzeniem tych drzwi powstrzymała mnie moja niespodziewana współlokatorka. Zaczęła krzyczeć, łkając, abym nie wychodził, ponieważ jest już ciemno i zaraz pojawią się demony. Usiadłem w rogu kanapy, aby się uspokoić. Byłem wściekły. Jak można uderzyć kobietę? Szybko się opanowałem i udałem do kuchni wstawić wodę na herbatę. Woda po chwili zaczęła głośno bulgotać, sygnalizując, że już jest gotowa. Wyciągnąłem kubki i wrzuciłem kilka liści suszonej melisy, które znalazłem w szafce. Podniosłem czajnik i powoli zalałem herbatę do pełna. Zaniosłem powolnym krokiem je do pokoju, uważając, aby nic nie rozlać. Postawiłem kubki na stole i usiadłem obok roztrzęsionej Marii. Ta od razu wzięła głęboki łyk gorącego napoju i mocno się do mnie przytuliła. Siedzieliśmy tak w ogóle ze sobą, nie rozmawiając. Dziewczyna powoli przestawała płakać i czułem, jak zaczyna usypiać. Chciałem delikatnie wstać, starając się jej nie obudzić, jednak mój delikatny ruch od razu ją rozbudził. Przyniosłem jej gruby wełniany koc, który znalazłem w swojej sypialni. Przygotowałem jej kanapę do spania i ręcznik, aby mogła pójść się umyć. Bez słowa go zabrała i zaczęła z torebki wyciągać koszulę nocną. Widzę, że zdążyła się spakować, stwierdziłem. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy i od razu przyszłam tutaj. Byłeś jedyną osobą, o której pomyślałam, powiedziała, zaczynając płakać. Podszedłem do niej i ją przytuliłem. Czułem, jak zaczyna usypiać na stojąco. Idź się szybko myć do spania, bo już mi odpływasz, powiedziałem, delikatnie się uśmiechając. Zabrała swoje rzeczy i udało się w stronę łazienki. Dzięki temu miałem chwilę, aby przemyśleć wszystko. Z samego rana mam wyruszyć na samobójczą wyprawę, a co gorsze, śpi u mnie piękna dziewczyna, którą pobił chłopak. Oszaleję chyba zaraz. Aby zająć czymś myśli, udałem się do sypialni przygotować czyste bokserki i jakąś koszulkę do spania.
Po chwili usłyszałem, jak Maria wychodzi spod prysznica i w momencie, gdy wyszła, sam udałem się do łazienki. Szybko się umyłem i od razu poszedłem spać. Zgasiłem wszystkie światła i położyłem się do łóżka. Wpatrywałem się w sufit, zastanawiając się, jak będzie wyglądać jutrzejsza nasza wyprawa. Zginiemy. Pomiędzy scenariuszami naszej misji, przed oczyma widziałem nadal tego chłopca. Skutecznie utrudniało mi to spokojny sen. Nagle usłyszałem delikatne pukanie do drzwi. Otwarte, rzuciłem. Drzwi stanęły otworem, a przed moimi oczami ukazała się Maria. W ręku mocno ściskała kołdrę. Mogłabym spać z tobą? Zapytała. Nie dam rady zasnąć sama. Bardzo zaskoczyło mnie to pytanie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Proszę. Nalegała. Wyglądała jak mała dziewczynka po prześnieniu się jej koszmaru, która poszła do sypialni rodziców. Dobrze. Rzekłem i zrobiłem jej miejsce po drugiej stronie łóżka. Weź poduszki i chodź. Odwróciła się i zeszła na dół. W międzyczasie odgrodziłem połowę łóżka i odsunąłem się na kraniec materaca. Wróciła do sypialni i zamknęła drzwi. Nachyliła się nad łóżkiem i zaczęła układać poduszki. Dopiero teraz zauważyłem wycięty w łódkę dekolt. Jej piersi zwisały swobodnie, a ja zawiesiłem na chwilę na nich wzrok. Nie na długo w obawie, że dziewczyna to zauważy. Położyła się i przykryła kołdrą po sam nos. Zdecydowanie lepiej zasnąć z myślą, że ktoś jest obok ciebie, powiedziała. Zacząłem się zastanawiać, czy to był dobry pomysł pozwolić jej spać ze mną. Prawie jej nie znałem, a poza tym miała chłopaka. O czym myślisz? Zagadnęła. O niczym istotnym, odpowiedziałem. Przeżyjemy jutro? Obróciłem głowę w jej stronę. Nie wiem, boję się tego trochę. Ja tak samo. Ale chyba damy radę, co nie? Wpatrywałem się chwilę w jej lśniące niebieskie oczy, idealnie współgrające z włosami. W tej scenerii wyglądała na dużo młodszą. Na nastolatkę zauroczoną starszym chłopakiem z liceum. Chyba tak. Możemy już spać? Tak, wybacz. Obróciłem się na drugą stronę bez słowa. Drzewa delikatnie kołysały się do szumu wiatru. Poczułem, jak zmęczenie zaczyna przepływać przez moje ciało. Gdy powieki się zrobiły ciężkie i zaczynałem usypiać, poczułem delikatny dotyk na moich plecach, który po chwili przeniósł się na mój brzuch. Maria się do mnie przytuliła, próbując uspokoić myśli. W takiej pozycji zasnęliśmy. Obudziłem się w momencie, gdy słońce wychylało się na sklepieniu nieba. Obróciłem się i zorientowałem, że nie ma Marii. Podniosłem się z łóżka. Wciągnąłem pierwsze z brzegu spodnie i zszedłem na dół. W kuchni ujrzałem, jak przygotowywała śniadanie. O dziwo było uśmiechnięta i rozpromieniona. Siadaj, zaraz podam do stołu. Zanim zdążyła dokończyć gotować, udałem się do łazienki, aby doprowadzić się do porządku. Przemyłem twarz i umyłem zęby. Po czym, tak jak prosiła, usiadłem przy stole. Przede mną ukazała się nieziemsko wyglądająca jajecznica, smażona na boczku. Naprzeciw mnie usiadła Maria ze swoją porcją. Chwyciłem za widelec i wziąłem pierwszy kęs. Poczułem się, jakby aniołki mi gołymi stópkami przebiegały po gardziołku. Jajko było przepyszne. Jadłem, aż mi się uszy trzęsły. Bardzo szybko zjadłem wszystko i poszedłem dołożyć sobie resztkę tego, co zostało. To jest przepyszne, powiedziałem, idąc w stronę stołu. Cieszę się, że ci smakuje, odpowiedziała, wysyłając mi piękny uśmiech. Skończyliśmy jeść i poszliśmy się szykować do wyprawy. Zabrałem kilka koszulek na przebranie, jakbym przepocił. I kurtkę, bo wyżej może być zimno. Dodatkowo do plecaka wrzuciłem drewniany krzyż. Oby Bóg nas miał w opiece. Zszedłem do kuchni i spakowałem wody kilka kanapek.
Wziąłem na wszelki wypadek ze sobą dodatkowo maczetę. Może zadziała na te demony. Schowałem jeszcze ze sobą kilka drobiazgów, często przydatnych w górach. Po chwili byłem już gotowy do wyprawy. Prawie. Strasznie się bałem tego, co może nas spotkać tam na górze. Gdy Maria zeszła, starałem się ukryć moje przerażenie. W jej oczach też dało się wyczytać strach. W tamtym momencie musiałem być tym, który zachowa odwagę i poprowadzi do celu. Nagle usłyszałem głośne pukanie do drzwi mojego domu. Gdy otworzyłem, po przeciwnej stronie ujrzałem uczestników wczorajszego spotkania w karczmie. Brakowało tylko jednej osoby. Krzyśka. Może to nawet i dobrze, bo jakbym go zobaczył, to od razu przyłożyłbym mu w zęby. Gotowi? Zapytał. Chyba tak, odpowiedziałem. Pożegnaliśmy się ze wszystkimi obecnymi i ruszyliśmy. Z zachowania Marii dało się wyczytać, że była zadowolona z faktu, że nie zjawił się Krzysiek. Gdy już mieliśmy iść, zauważyłem, jak dziewczyna przekazuje księdze jakąś kartkę, coś szepcząc na ucho. Droga na początku prowadziła przez łysą polanę, na której pasły się owce. Słońce na szczęście nie znajdowało się jeszcze za wysoko, dzięki czemu temperatura była w miarę znośna. Przez całą drogę, aż do lasu, nie wymieniliśmy ani jednego zdania. Gdy minęliśmy pierwsze drzewa, była za nami już godzina drogi. Możemy na chwilę się zatrzymać? Zapytała dysząc. Zatrzymaliśmy się i Maria wyciągnęła butelkę wody. Wzięła głęboki łyk i oparła się o drzewo, aby złapać trochę oddechu. Przeżyjemy? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć na to pytanie. Nie chciałem jej jeszcze bardziej straszyć, jednak nasze szanse były znikome. Damy radę. Idziemy dalej? Zapytałem, chcąc trochę zmienić temat. Tak, już idę. Schowała butelkę do plecaka i ruszyliśmy w głąb lasu. Nachylenie stawało się coraz większe, przez co trasa stawała się coraz cięższa. Widziałem, jak Marii coraz ciężej się idzie, jednak już nie było odwrotu. Od nas zależy życie tych wszystkich ludzi. Maszerowaliśmy w akompaniamencie ćwierkania ptaków. Ich przyjemne dla ucha dźwięki pozwoliły mi, chociaż na chwilę zapomnieć o niebezpieczeństwie, jakie na nas czyhało. Drzewa mocno zgęstniały, przez co tylko pojedyncze promienie zdołały do nas dotrzeć. Szliśmy już całkiem długo. Las zdawał się nie mieć końca, a nam przydałoby się jakieś schronienie. Musimy znaleźć jakąś jaskinię, aby się schronić na noc, powiedziałem. Myślisz, że to coś nam da? Wydaje mi się, że tak. Wcale nie byłem tego taki pewien, jednak jakie szanse były, że nam to pomoże. W oddali ujrzałem coś, co przypominało jaskinię. Gdy podszedłem bliżej, moje przypuszczenia okazały się trafne. Odpaliłem latarkę i wszedłem do środka, aby sprawdzić, czy jest w miarę bezpiecznie. Na szczęście nic nie wskazywało, żeby mieszkało tu jakieś zwierzę. Usiądź tutaj i odpocznij. Ja idę nazbierać chrustu na ognisko, żebyśmy mogli się ogrzać. Powiedziałem i po chwili zniknąłem za drzewami. Podczas zbierania suchych patyków, zastanawiałem się, jak możemy na noc zamknąć jaskinie, aby one nie weszły do środka. Gdy już uzbierałem potrzebną ilość rozpałki, wpadł mi do głowy jeden pomysł. A co, gdyby zbudować wejście patykami? Będziemy cicho i może one wtedy nas nie zauważą i nie wejdą. Może nie był to najlepszy pomysł, ale chociaż jakiś. Zaniosłem chrust w miejsce, w którym mieliśmy zrobić ognisko i udałem się znaleźć jakieś długie patyki do zabudowania wejścia. Kiedy oddaliłem się spory kawałek od naszej tymczasowej bazy, miałem już nazbierane sporo kijów. Chciałem już wracać, jednak moją uwagę przykuła jedna rzecz. Wydawało mi się, że widziałem mały krzew z jagodami. Jak podszedłem bliżej, moje przypuszczenia okazały się znów trafne. Nazbierałem tyle owoców, ile byłem w stanie upchnąć do kieszeni i zacząłem wracać. Maria siedziała na obalonym starym drzewie. Wyglądała, jakby coś ją trapiło. Wszystko w porządku? Zapytałem zaniepokojone. Boję się, odpowiedziała, wpatrując się w ziemię.
Damy radę. Odpowiedziałem i zacząłem rozpalać ognisko. Do zmierzchu było jeszcze około godziny czasu, więc o to nie musiałem się martwić. Mogliśmy spokojnie ogrzać się przy ogniu i zbudować nasze prowizoryczne schronienie. Gdy pierwsze drewienka zaczęły się zajmować ogniem, zacząłem ustawiać patyki przed wejściem do jaskini. Co robisz? Zapytała dziewczyna. Buduję prowizoryczne zamknięcie naszej bazy. Mam nadzieję, że one dzięki temu nas nie zobaczą. Zostawiłem małe wejście do środka i zacząłem zakrywać patyki liśćmi i mchem. Gdy skończyłem, ognisko już dawało wysoki ogień. Usiadłem obok Marii i zaczęliśmy w ciszy wpatrywać się w buchające płomienie. Jeszcze raz dziękuję, że mogłam zostać u ciebie na noc. Jeśli przeżyjemy, obronisz mnie przed nim? Zapytała Maria. Zaskoczyło mnie to pytanie. Oczywiście. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Siedzieliśmy obydwoje w ciszy, gdy nagle zaczęło robić się ciemno. Szybko ugasiłem ogień i kazałem Marii się schować. Przesypałem niedopalone resztki drewna ziemią i wszedłem do jaskini. Zakryłem wejście i położyłem się. Było tam mało miejsca, jednak musiało nam to wystarczyć. Oby nas nie zauważyły. Udało mi się na chwilę zasnąć. Chciałem wytrzymać całą noc bez snu, aby móc zareagować w razie niebezpieczeństwa, jednak zmęczenie wzięło nade mną górę. Gwałtownie z objęć Morfeusza wyrwał mnie dziwny odgłos. Miałem wrażenie, jakbym słyszał płacz małego dziecka. Delikatnie się podniosłem, aby zobaczyć, skąd dochodzi nieznajomy dźwięk. Maria spała niewzruszenie. Wyjrzałem delikatnie przez szparę między patykami i ujrzałem demona. Szybko się położyłem i starałem się nie poruszyć ani nie wydać żadnego dźwięku. Zacząłem się po cichu modlić, aby demon nas nie zauważył, jednak bez przerwy czułem jego obecność. Łkanie przez demona ustało, jednak wiedziałem, że nadal stoi przed wejściem do jaskini i czeka. Byłem przerażony. Nie miałem pojęcia, co zrobić. Zamknąłem oczy i dalej błagałem Boga o litość. Przez resztę nocy nie byłem w stanie nawet na chwilę zasnąć. Demon stał bez przerwy wpatrując się we mnie, aż do pojawienia się słońca. Gdy zniknął, chwilę odczekałem i wyjrzałem sprawdzić, czy jest już bezpiecznie. Gdy w zasięgu mojego wzroku nikogo nie widziałem, odsunąłem patyki i wyszedłem się rozejrzeć. Wszystko wydawało się być normalnie. Nie było nawet śladu ich obecności. Spakowałem wszystkie najpotrzebniejsze nam rzeczy do dalszej wyprawy i poszedłem obudzić Marię. Gdy ją tylko delikatnie dotknąłem, zerwała się na proste nogi i zasygnalizowała gotowość do dalszej wędrówki. Byłem mocno zaspany. Próbowałem to ukryć. Jednak z każdym krokiem czułem, jak nogi coraz bardziej uginają się pod ciężarem mojego ciała. Maria wydawała się być pełna energii. Prowadziła, brując szybkim krokiem przed siebie. Udało nam się! Krzyknęła szczęśliwie dziewczyna. Teraz tylko znaleźć sposób na powrót do domu i możemy wracać. Maszerowaliśmy cały dzień, zatrzymując się tylko kilka razy, aby coś zjeść albo pójść za potrzebą. Maria bez przerwy opowiadała o tym, co pamiętała z dzieciństwa i o tym, jak wyglądało jej życie w wiosce, zanim się pojawiłem. Gdy zaczęło się ściemniać, od szczytu dzieliły nas zaledwie 2 godziny drogi. Zacząłem się zastanawiać, co my tu mamy znaleźć i czy w ogóle coś znajdziemy, co pomogłoby wszystkim wrócić do domu. W oddali ujrzałem jaskinię, podobnie wyglądającą do tej, w której spaliśmy zeszłej nocy. Odpaliłem latarkę i powolnym krokiem wszedłem do środka. Na ścianach widniały jakieś dziwne malowidła. Próbowałem coś z nich zrozumieć, jednak bez skutku. Spojrzałem w głąb skalistego schronienia i ujrzałem nienaturalne wejście pod ziemię. Kazałem Marii zostać, a sam zszedłem na dół. Zardzewiała drabina wydawała z siebie przerażający dźwięk przy każdym moim ruchu.
Będąc na samym dole, przeraziłem się. Przed moimi oczami pojawiły się one. Na moje szczęście wszystkie jeszcze spały. Chciałem stamtąd od razu uciekać, jednak do zmroku jeszcze był czas, a my potrzebowaliśmy jakiejś wskazówki, aby się wydostać z tej wioski. Jaskinia ciągnęła się długimi korytarzami, a w każdym z nich leżały demony. Poruszałem się najciszej jak potrafiłem. Po dłuższej chwili dotarłem do końca jaskini. Zauważyłem coś, co wyglądem przypominało swojego rodzaju ołtarz. Podszedłem bliżej i poczułem niewyobrażalny ból, wydobywający się z wnętrza mojego organizmu. Upadłem na podłogę i straciłem przytomność. Obudziłem się po środku wioski. Jednak wszystko wyglądało inaczej. Jakbym cofnął się o kilkadziesiąt lat wstecz. Rozejrzałem się wokół. Wszędzie leżały rozszarpane ciała dawnych mieszkańców. Wszyscy mieli otwarte oczy, z których biło przerażenie. Stare drewniane domy były całe umazane we krwi. Nieprzyjemny metaliczny zapach unosi się w powietrzu. W oddali zauważyłem mojego chłopca. Zdawał się mnie nie widzieć. Gdy udało mi się mu mocniej przyjrzeć, zorientowałem się, że był to Władek. Stał sparaliżowany i oglądał to pobojowisko. Wyglądał na maksymalnie 8 lat. Co ten chłopak musiał wtedy przeżywać? Przeszedłem się po wiosce, aby znaleźć jakąś odpowiedź, dlaczego znalazłem się akurat tutaj. Przy jednym z domków ujrzałem martwe ciało starszej kobiety. Wyglądała dziwnie znajomo. Będąc bliżej, zorientowałem się, że wyglądała identycznie jak Maria. Musiała być to jej babcia. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Stałem nad ciałem kobiety. Wtedy poczułem silne uderzenie w tył głowy. Nie wiedziałem, jak długo musiałem być nieprzytomny. Obudziłem się w tym samym miejscu, co przedtem. Pośrodku wioski. Jednak teraz wyglądała tak, jak ją zostawiliśmy, wyruszając badać górę. Strach przeszył całe moje ciało. Rozejrzałem się i ujrzałem rozszarpane ciała, identycznie rozłożone jak we wcześniejszej wizji. Udałem się w stronę karczmy i ujrzałem martwego Witka. Wszystkie rozszarpane ciała należały do osób, które niedawno poznałem. Widziałem Władka, Andrzeja, Krzyśka, Zbigniewa. Zauważyłem śmiejącego się mężczyznę, wpatrującego się we mnie. Jednak zignorowałem to. W mojej głowie zaczęła wariować jedna myśl. Gdzie jest Maria? Najszybciej jak potrafiłem, pobiegłem w miejsce, gdzie widziałem ciało jej babci. Nie myliłem się. Rozszarpane ciało Marii wpatrywało się we mnie pustym wzrokiem. Nie mogłem powstrzymać łez. Nagle na jej twarzy pojawił się przeraźliwy uśmiech i zaczęła krzyczeć. Franek, Franek! Otworzyłem oczy i ujrzałem nad sobą Marię. Franek, ty żyjesz! Podniosłem się i rozejrzałem po okolicy. Dalej znajdowałem się w jaskini, jednak nie było tu żadnego demona. Co tutaj się stało? Wydukałem. Długo cię nie było i zacząłem się martwić. Zeszłam na dół i ujrzałem ciebie nieprzytomnego. Odpowiedziała dziewczyna. Gdy ból głowy spowodowany upadkiem ustał, podszedłem bliżej ołtarza, aby go zbadać. Postanowiłem nic nie mówić Marii na temat mojej wizji. Co to jest? Zapytała zaciekawiona. Nie mam pojęcia, odpowiedziałem. Na ołtarzu znajdowały się jakieś dziwne posągi, w niczym nie przypominające nic, co kiedykolwiek widziałem. Stół znajdujący się pod nim był cały umazany we krwi, ściekającej powolnie na ziemię. Wszystko było wykonane ze złota. Nie powinno nas tu chyba być, powiedziałem i zacząłem udawać się w stronę wyjścia z jaskini. Nie udało mi się nic więcej znaleźć. Po wyjściu z jaskini zauważyłem, że słońce powoli się wyłania. Musiałem tam spędzić całą noc. Wracajmy już do wioski. Powiemy wszystkim, co widzieliśmy i zdecydujemy, co robić dalej. Powiedziałem. Maria przytaknęła i zaczęliśmy schodzić. Przez cały czas myślałem o moich wizjach. Co one miały znaczyć?
Maszerowaliśmy tak wiele godzin. Od wioski dzielił nas jeszcze jeden dzień drogi. Postanowiliśmy schować się w jaskini, która dała nam schronienie ostatnio. Zasłoniłem wejście patykami i obydwoje usnęliśmy wtuleni w siebie. Obudziłem się po środku ogromnej polany. Podniosłem się, aby ustalić, gdzie jestem. Jednak nie byłem w stanie tego ustalić. Nagle usłyszałem przerażający głos. Nigdy nie uda się wam stąd wydostać. Przestań szukać rozwiązania, inaczej pożałujesz. Poczułem, jak zaczyna mi się robić ciężko na nogach i upadłem na ziemię oraz straciłem kontakt z rzeczywistością. Obudziłem się z powrotem w jaskini obok Marii. Podnieśliśmy się, zabraliśmy wszystkie nasze rzeczy i udaliśmy się w dół góry. Zastanawialiśmy się, co mamy powiedzieć, jak zejdziemy do wioski. Nic szczególnego nie udało nam się znaleźć. Co jeśli cała wyprawa poszła na marne? Schodziliśmy już wiele godzin. Byliśmy już wyczerpani całą podróżą. Jedyne, o czym teraz marzyłem, to to, żeby się położyć i przeleżeć cały dzień nic nie robiąc. W oddali zauważyłem, że z pomiędzy drzew wyłaniają się domy. Byliśmy już prawie na dole. Przyspieszyliśmy kroku i chwilę byliśmy już w wiosce. Robiło się powoli ciemno, a było tutaj cicho. Zawsze o tej porze jest strasznie głośno, z powodu nadchodzących demonów. Ludzie zwijają swoje rzeczy, chowają się, a tu cisza. Weszliśmy w głąb wioski i ujrzałem leżącego Witka. Miał całe rozszarpane ciało. Maria do niego podbiegła i zaczęła łkać. Rozejrzałem się po całej wiosce i zauważyłem więcej ciał. Wszyscy byli martwi. Odwróciłem się w stronę dziewczyny, która trzymała dziwny zwój papieru. Gdy go rozwinęła, jeden punkt zaczął się świecić. Maria straciła przytomność i upadła na ziemię. Podbiegłem do niej i zacząłem sprawdzać, czy żyje. Puls ani oddech nie był wyczuwalny. Próbowałem ją jeszcze uratować, ale bez skutku. Usiadłem obok jej ciała i zacząłem płakać. Chwyciłem do ręki papier, który przed chwilą trzymała w ręku. Była to mapa wioski. Punkt znowu zaczął się świecić. Rozpoznałem, że była to karczma Witka. Ale czemu ona się świeci na czerwono i co to ma oznaczać? Podniosłem się z ziemi i zacząłem iść w stronę końca wioski. Jednak to nie ja sterowałem moim ciałem. Stanąłem na środku i zacząłem się głośno śmiać. Czy to mój koniec? Koniec rozdziału pierwszego.